Okej, okay, dzisiaj program chciałem powiedzieć. Dzisiaj taki filmik o OBS-ie będzie. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawy temat, jeżeli chodzi o OBS-a, bo jest mnóstwo możliwości tutaj nagrywania w tym programie, dodawania różnych pluginów i tak dalej. I powiem wam, że przełączę się tutaj na Firefoxa, że przeglądając sobie pluginy, znalazłem coś takiego jak Spectralizer. To jest dosyć fajny plugin. Zresztą zobaczycie zaraz, jak on w ogóle działa. I myślę, że jest nawet dosyć ciekawym dodatkiem do takich naszych streamów albo nagrań wideo. Ok, zobaczmy sobie tutaj. Mamy nawet na YouTubie jest opis tego pluginu. Jak on wygląda, jak się go tutaj konfiguruje, jakie mam mieć w ogóle wymiary. Jeszcze się nie bawiłem wymiarami, ale myślę, że to jest bardzo ciekawy plugin. Taki, powiedzmy, szpanerski? Nie wiem, jak to powiedzieć. No i dobra, zobaczmy sobie, jak on działa z muzą. Puszczę muzę na YouTubie. Teraz wejdę sobie. Widzicie? Patrzcie, teraz mówię, on jest w prawym dolnym rogu. Ale na muzę nie reaguje. Żeby na muzę reagował, to muszę wejść w opcję urządzenie audio. Urządzenie audio. Teraz reaguje na muzę. Dobra. Ja go włączę muzę. Muzę wyłączona i teraz włączę sobie go na mikrofon. Generalnie tu mam wejścia taką unknown, SJK, czyli z tej kamerki, przeglądarka, urządzenie do przechwytywania wideo, livecam, mikrofon wejście liniowe, urządzenie audio. No i teraz jak się przełączy na mikrofon, to widać, że to co mówię, reaguje ten jakby wykres Spectralizer. Taki jak korektor graficzny to wygląda, można sobie go przesuwać, powiększać. Zmieniać kolor. Fajny. Chyba będę sobie go używał do nagrań jako taki bajer. No zobaczmy tak. Trochę go tutaj wytnę. OK. Yeah. Myślę, że warto zainstalować ten plugin. Mi się podoba osobiście. No i to by było na tyle.